Voxel jest spółką działającą w diagnostyce obrazowej, głównie na terenie całej Polski, a dodatkowo w tej chwili od mam nadzieję przyszłego miesiąca lub za dwa miesiące najdalej, gdy dostaniemy pozwolenie na produkcję radiofarmaceutyków, zajmiemy się także produkcją radiofarmaceutyków. Voxel wybudował cyklotron w Krakowie. To jest maszyna tylko do produkcji izotopów. Te izotopy podaje się pacjentowi i w trakcie badania w urządzeniu o nazwie PET te izotopy ulegają rozpadowi, ale dzięki temu można znaleźć chore komórki w organizmie. Trzeci obraz to jest właśnie fuzja tych dwóch metod i dzięki temu jesteśmy w stanie zobaczyć zmianę patologiczną na kolorowo zaznaczone, że ta zmiana jest bardzo aktywna metabolicznie. Kataliz jest związany, czy jest teraz, dlatego że obligatariusze chcieliśmy, żeby obligatariusze czuli się bezpiecznie. Emisja akcji była domknięta niecały rok temu, w październiku zeszłego roku. Była ta kwota 20 milionów złotych, teraz Katalizm to 12 milionów. Obligacje są zabezpieczone na akcjach z naszej spółki zależnej Alteris. I głęboko wierzymy, że będziecie, że już jesteście taką bardzo dobrą wizytówką w ogóle rynku New Connect, rynku Katalizm na przyszłości. Rynku regulowanego warszawskiej giełdy. Chcemy przejść na rynek podstawowy, rynek regulowany GPW, dlatego że wiele funduszy emerytalnych, w szczególności OFE, mają wewnętrzne obostrzenia co do kupowania akcji spółek na rynku New Connect.